Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. To czwartkowy poranek w Radiu Fiat. No i oczywiście rozmowa z gościem poranka. Dzisiaj pan Krzysztof Ujma, wójt gminy Poczesna. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam. Jakie temperatury są w Poczesnej, też takie wysokie jak w Częstochowie? Tak, też takie. Ponad 30 stopni rano już było, jak wstawałem w pół do 6 to już było ponad 20 stopni i temperatura cały czas rośnie. No ale to dobrze. Dobrze. Jest myślę, lato że... i tak, uważam, musi być temperatura letnia, tym bardziej, że przed nami dożynki gminne Poczesnej, o których teraz chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, aczkolwiek jeszcze dzisiaj, proszę państwa, też z panem wójtem porozmawiamy o inwestycjach w gminie najbliższych. Ale najpierw o tym, co dla mieszkańców bardzo przyjemne, czyli dożynki gminne, 19 dzień sierpnia, zaczynamy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym, a później dożynki odbędą się na takim dużym placu w samym centrum Poczesnej, miejscowości Poczesna. Tak, tak. Po raz pierwszy na takim innym miejscu niż dotychczas, panie wójcie. Dlaczego? Tak, to jest właściwie centrum Poczesnej i praktycznie rozpoczynamy całą uroczystość mszą świętą o godzinie 15, ale ja już zapraszam wcześniej, bo zbiórka będzie troszkę wcześniej, przygotowania. I gmina Poczesna, taki wstęp trzeba tutaj powiedzieć, nie jest gminą rolniczą, to trzeba tutaj to podkreślić, ale te tradycje nasze ludowe, te tradycje związane z historią bardzo kultywujemy i przywiązujemy do tego dużą wagę i dlatego zawsze podkreślamy święta wielkanocne, Bożego Narodzenia, jak również dożynki. Tych rolników, takich z prawdziwego zdarzenia, którzy mają dużo hektarów, że tak powiem, i uprawiają ziemię, jest stosunkowo niedużo, ale są to rolnicy znaczący dla nas i zawsze ich pracę podkreślamy. A jest to również takie podsumowanie pracy w różnych dziedzinach życia, w różnych branżach i również takie podsumowanie i taki bezpośredni mój przekaz, to co się dzieje w gminie na danym terenie, bo ten teren, który tutaj pan wspomniał, jeżeli chodzi o centrum Poczesnej między ulicami Bociena Górka, Wolności, Stawowa, to jest teren, który w tej chwili to jest łąka, która w tej chwili już przybiera taki piękny wygląd. Jest już podpisana umowa z projektantem. Chcemy to zagospodarować, zrobić takie centrum, praktycznie z takim rynkiem w Poczesnej, w centrum gminy, jak również tam po stronie południowej już jest taki przystanek, a chcemy go rozbudować, żeby to był taki dworzec autobusowy i różnego rodzaju oczywiście miejsca dla wypoczynku, jak również dla takich imprez plenerowych, właśnie taką, jak planujemy na 19 sierpnia. No właśnie, panie wójcie, ale mówiąc o tym miejscu, no to trzeba wspomnieć, że no ja przynajmniej pamiętam z dzieciństwa, że tam było kiedyś takie wielkie wysypisko śmieci, bo to jest, jak państwo znają Poczesne, między bankiem, sklepem delikatesy, a drogą w kierunku cmentarza, tak? Tam jest ten plac, dosyć duży, ogromny. Tam przed laty było w ogóle jezioro, taki staw właściwie, tak? Który później został zasypany. I czy ten plac już nadaje się do zagospodarowania ze względu na to, że było tam kiedyś wysypisko śmieci? Tak, nadaje się, tylko jakieś są uwarunkowania co do posadowienia budynków, na przykład na tym placu, bo to muszą być budynki już nawet małej kubatury, ale muszą być na płycie robione. Oczywiście na to wpływu nie mamy, bo to, o czym pan tutaj przed chwilą wspomniał, to były lata 60., 70. ubiegłego wieku i minęło już naprawdę dużo czasu. Wracać do tego, dlaczego się tak stało i dlaczego na pewno wtedy ten piękny, urokliwy teren został tak przeznaczony, to już jest historia. My w tej chwili chcemy odtworzyć piękno tego terenu i zagospodarować go w sposób nowoczesny, tak żeby służył naszym mieszkańcom. I tutaj te moje słowa poparte są również wnioskiem takim, że w starostwie powiatowym i wszystkie gminy tutaj subregionu północnego, wszystkie gminy powiatu częstowskiego należą do subregionu. My mamy takie pieniądze znaczone z Unii Europejskiej, które gdzieś tam głęboko wierzymy, że jeżeli to się wszystko ustabilizuje, to otrzymamy.
i na terenie powiatu częstochowskiego planowane jest 5 takich centrów przesiadkowych. I jeżeli chodzi o południe powiatu częstochowskiego, czyli gminy tutaj od południa, Poczesna, Kamienica Polska, Konopiska, Starcza, to dla tych miejscowości takie centrum przesiadkowe to właśnie będzie w tym miejscu. I już mamy takie zagwarantowane, podzielone pieniądze znaczone w wysokości 3 400 000. I już, tak jak wspomniałem, robiony jest projekt taki zakładający taki z dużym rozmachem. Niektóre rzeczy są takie przyszłościowo zabezpieczane nawet urbanistycznie, żeby coś nawet później powstało. Mam tu na myśli, że w centrum tego placu zabezpieczymy miejsce, które kiedyś w przyszłości może być, nie wiem, albo fontanna, albo jakiś znaczący posług osoby zasłużonej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura, również z takim rzeczą może prozaiczną, która kłania się do poprawienia, a mam tutaj na myśli ulicę Strażacką i tam jest różnica poziomów, bo droga dawna, Klinkrówka i droga szlaku tutaj Częstochowa, Kraków, nasza Klinkrówka, która jest wyżej położona od ulicy Stacyjnej i tam jest chodnik i to osoby, które znają ten teren doskonale wiedzą, że wymaga właściwie całkowitej przebudowy i to technicznie jest bardzo skomplikowane zrobienie porządnej bariery właśnie na granicy tutaj tego chodnika przy tej Klinkrówce. Tak, tym bardziej, że w dole są domy zamieszkałe. Tak. Jak to jest po prostu, trzeba znać ten teren, to właśnie osoby na pewno wiedzą, że to jest niezbędne i potrzebne. Panie wójcie, ale chciałbym, żebyśmy o dożynkach porozmawiali. Będziemy się chwalić na dożynkach i plonami, chociaż jak mówiliśmy, że gmina Poczesna nie jest gminą typowo rolniczą, aczkolwiek rolnicy oczywiście na terenie gminy są. Będziemy się chwalili kulturą, będziemy się chwalili folklorem, bo są koła gospodyń wiejskich, jest zespół folklorystyczny, więc to wszystko na dożynkach państwo zobaczą. Tak jest. No i Gwiazda Wieczoru, Czerwone Gitary, panie z panem, panie wójcie? Na pewno, czy ja jestem fanem? Oczywiście powiem, że tak, ale ja sądzę, że nie tylko ja lubię taką muzykę, bo to jest muzyka, która gdzieś tam jest naszej młodości, to są utwory, które są ponadczasowe i zespół już ma swoją renomę i jeżeli tylko przyjął nasze zaproszenie, to sądzę i jestem głęboko przekonany, że ten koncert wielu osobom i naszym mieszkańcom i gościom zapadnie głęboko w pamięci i gdzieś te utwory już wszystkim naprawdę chyba w uszach grają. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że jak to się mówi, muzyka łączy pokolenia, więc Czerwone Gitary to są utwory i dla tych starszych gości, którzy przybędą na dożynki gminne i dla tych młodszych, którzy też na pewno znają. Tak, ale my też chcemy podkreślić nasze osiągnięcia, bo tam oprócz tej Gwiazdy Wieczoru i zespołu Czerwone Gitary po tej części oficjalnej również chcemy zaprezentować nasze zespoły, między innymi zespół Wrzosowianie. Mamy tak również, rozwija się w Poczesnej taki zespół, gdzie pięknie panie śpiewają, Pocześnianki. Także również chcę tutaj podkreślić, że inwestujemy dużo w ochotnicze straże pożarne. One są oczywiście potrzebne i tutaj na ten temat można by było dużo mówić, ale żeby tam była ta ciągłość, żeby młodzież i dzieci również chciały już nawet w tym młodym wieku gdzieś w tych różnego rodzaju zawodach, ćwiczeniach uczestniczyć w różnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych, to chcę powiedzieć, bo to jest, no, sądzę, że niecodzienność, że takie małe dzieci w wieku 4, 5, 6 lat już przychodzą na zajęcia i mamy takie grupy, była grupa w ochotniczej straży pożarnej w Słowiku, Strażusie i podobna grupa również powstała i ćwiczy w ochotniczej straży pożarnej Nierada i ci młodzi strażacy, jak i panie druhny i druhowie, będą się mogły zaprezentować przed szeroką publicznością, będą miały swoje 5 minut również na tych uroczystościach dożynkowych, żeby podkreślić, chcemy też ich docenić, bo pracują i naprawdę są to bardzo ważne elementy w wychowaniu takiego młodego pokolenia. No właśnie, strażacy to jest, proszę państwa, taki zawód, który nie ogranicza się tylko do gaszenia ognia. Oni mają naprawdę bardzo dużo obowiązków,
A jeżeli państwo by chcieli na przykład zobaczyć zawody pożarnicze, to ja bardzo polecam, bo to jest niezwykle widowiskowa impreza zawsze. Jeżeli się gdzieś tam trafią zawody pożarnicze, to polecam. Panie wójcie, to te przerwa muzyczna przed nami. Zapraszamy na dożynki 19 sierpnia. 19 sierpnia, godzina 15, zaczynamy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kończymy zabawą taneczną po koncercie zespołu Czerwone Gitary. Program bardzo szeroki jest na naszych stronach internetowych. Zapraszam serdecznie. Można znaleźć Czerwone Gitary, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Czerwone Gitary, a koncert zespołu Czerwone Gitary zaplanowano na godzinę 19. Gminne dożynki w Poczesnej, 19 dzień sierpnia. Zaczynamy o godzinie 15, a dzisiaj w studiu pan Krzysztof Ujma, wójt gminy Poczesna. To już może nie o dożynkach będziemy mówić, a o inwestycjach i o tym, co dzieje się w gminie, panie wójcie. Jeszcze raz dzień dobry, ale z przyjemnością wysłuchałem tego utworu Czerwony Gitar, bo dla ucha bardzo miłe. Tak, no myślę, że wszystkie utwory Czerwone Gitary są dla ucha bardzo miłe. Państwo na pewno znajdą te ulubione na koncercie w Poczesnej, ale jadąc na dożynki będziemy mogli już, proszę państwa, zjechać w ulicę Handlową z trasy 91, czyli dawnej DK1. Tak czy nie, panie wójcie, można? Nie będzie można zjechać i proponuję wszystkie osoby, które będą się przemieszczać na dożynki dnia 19 od strony Częstochowy, najlepszy dojazd to jest na węźle Oszą, zjechać do miejscowości Nowa Wieś i potem naszym klinkrem, tak trzeba powiedzieć, prosto dojedziemy na plac dożynkowy. A dlaczego tak to jest? W tej chwili trwa remont jeszcze odcinka od Szela po drugiej strony Orlen do w kierunku południowym, dalej przez Kamienicę Polską, a odcinek od Szela do granicy miasta Częstochowy również już rusza, bo jestem w kontakcie z firmą austriacką POR, która ustala organizację ruchu. Są to na pewno bardzo duże utrudnienia dla nas, dla mieszkańców gminy Poczesna, dla osób, które przejeżdżają przez gminę. Z jednej strony rozumiemy to, i wiemy, że ten remont jest potrzebny i on jak już będzie ukończony, to będzie pięknie wszystkim nam służył, ale z drugiej strony bardzo dokładnie śledzimy te różnego rodzaju organizacje ruchu i utrudnienia z tym związane, ponieważ ogranicza. Niestety ten odcinek od Szela w kierunku południowym robi konsorcjum firm tutaj z terenu firm polskich. To się przeciąga. Miało być zakończone. My na to wpływu nie mamy, ale miało być zakończone do końca czerwca, teraz do końca sierpnia. W tej chwili jestem z nimi po rozmowie. Ma być to zakończone, taką deklarację otrzymałem od nich, do 2 października i również zastrzegłem jako wójt, że jedynie uruchomienie skrzyżowania na drodze tutaj DK91, ulica Handlowa Południowa, ale uruchomienia w sposób taki już docelowy, razem ze światłami, żeby bezpiecznie można było przejeżdżać. Wtedy ewentualnie, żeby ruszyła dopiero remont tego odcinka od Szela i z drugiej strony Orlenu w kierunku Częstochowy do granicy z miastem Częstochowa. No właśnie, co z tym drugim? Dużo kłopotów z tego tytułu mamy i na pewno wiele wniosków wpływa do mnie, jako do wójta, do samorządu, do radnych, do sołtysów. Oczywiście to z jednej strony tłumaczymy. Jedna podstawowa rzecz, tak jak do tej pory, nie wyobrażam sobie inaczej, komunikacja miejska, która jest bardzo rozbudowana na terenie gminy Poczesna i która służy praktycznie wszystkim mieszkańcom, musi być utrzymana. W tej chwili jest utrzymana. Cały czas te przejazdy są. Jeżeli by były jakieś ograniczenia, to z mojej strony już takie zastrzeżenie zrobiłem, że musi być wprowadzona komunikacja zastępcza w porozumieniu i z gminą, i z miastem Częstochowa, bo to musi być wszystko wspólne, zorganizowane w ten sposób, żeby można się było przesiąść i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Oczywiście od 1 września rozpoczyna się rok szkolny. I młodzież, dzieci z kierunku tutaj ulica Południowa Łąkowa do szkoły podstawowej w Poczesnej również muszą dojechać. My już
Ten taki transport szkolny zastępczy również organizujemy, bo jeżeli nie będzie uruchomione takie docelowe ze światłami skrzyżowanie ulica Handlowa Południowa, to taki transport również musi funkcjonować. Czyli kiedy to skrzyżowanie by było uruchomione ze światłami? Terminu to konsorcjum nie podało, kiedy uruchomią. Mówią, że są przygotowani, bo tam już wszystkie warstwy asfaltu są położone. Oczywiście no, chodzi o to, że o uruchomienie jeszcze światła, bo to dopiero gwarantuje nam bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, żeby można było bezpiecznie przejechać. I ja warunkuję to tym, no nie wiem na ile, bo to my nie jesteśmy inwestorem, tylko takie zastrzeżenie do tych wszystkich notatek służbowych i to, co z nami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawca uzgadnia, takie zastrzeżenie wnosimy cały czas, że warunkujemy uruchomienie tego skrzyżowania jakby dalszym remontem tego odcinka tutaj na, już przy Częstochowie. Dobrze, panie wójcie, to drugie skrzyżowanie z drogą 791, tak? Czyli Bargły nie rada tam. W tej chwili toczą się rozmowy, bo to konsorcjum chce to skrzyżowanie na jakiś okres czasu, ja w tej chwili nie mam takiej wiedzy, zamknąć. Ze strony mojej, ze strony samorządu nie ma na to zgody. Musi być wypracowana wspólna alternatywa komunikacji miejskiej dla miejscowości Kolonia Poczesna, Kwiatowa i dalej w kierunku zachodnim, czyli Bargły, Michałów, Nierada, żeby te osoby, które tam mieszkają, mogły dojechać do centrum Poczesnej, typu do ośrodka zdrowia, od września do szkoły, młodzież, dzieci, do przedszkola. To musi być naprawdę wszystko dograne, żeby funkcjonowało. Panie wójcie, mówiliśmy o centrach. Chociaż kłopotów się nie uniknie, ale musimy ile można zminimalizować te trudności. Tak, zminimalizować. Panie wójcie, mówiliśmy o centrach przesiadkowych. Chciałem o jedną jeszcze kwestię zapytać, bo wielu mieszkańców gminy Poczesna z uwagi na remont Alei Wojska Polskiego w Częstochowie, utrudnienia w ruchu komunikacyjnym w Częstochowie, porusza się pociągami. Więc to już jest, taka informacja, którą dla nas już nie jest zaskoczeniem, bo szanowni państwo, z dworca Korwinów do centrum Częstochowy można się przemieścić w granicach niecałe 10 minut, 8-10 minut. Nawet 7. Tak, no to jest w porównaniu w tej chwili do samochodu własnego lub do autobusu miejskiego, to jest przepaść. I te pieniądze, o których mówię, na centra przesiadkowe, to jest plan centrum przesiadkowe w centrum Poczesnej i drugie centrum przesiadkowe w Korwinowie, tam przy ulicy Stacyjnej. Posiadamy tam swoje tereny, swoje działki. Nawet dzisiaj po spotkaniu tutaj z państwem w Radiu Fiat jeszcze udaje się do notariusza, żeby dokończyć jakby zakup od PKP ostatniej działki. Będziemy mieli tereny. Jest podpisana umowa z projektantem i na tym terenie chcemy zorganizować również takie centrum przesiadkowe. Przy dworcu w Korwinowie. Przy dworcu w Korwinowie, żeby przyszłościowo również mieszkańców, młodzież, dzieci, osoby starsze tam dowozić do tego, a później, żeby można było przemieścić się do centrum Częstochowe. Jest to rozwiązanie, które w tej chwili przy takiej blokadzie miasta Częstochowy i przy tych bardzo dużym natężeniu remontów jest no, rozwiązaniem w tej chwili popularnym, a sądzę, że jeżeli te osoby się przyzwyczają, to docenią to nawet jak będzie DK 91 wyremontowana. Ja myślę, że nawet przy wyremontowanej DK 91 to podróż 7 czy 10 minutowa do miasta pociągiem jest dużo korzystniejsza niż jazda samochodem prywatnym na tak, przykład. I tańsza na pewno. Tak, dodam tu taką sprawę, że ktoś może tutaj słuchaczy pomyśleć, kiedy to będzie, nie wiadomo. Chcę podkreślić fakty takie. Po pierwsze, umowa podpisana z projektantem i robimy. Mamy zagwarantowane środki z Unii Europejskiej w wysokości 3 400 000, które są niemałe i na pewno w dużym procencie da się to wykonać. A że wiele rzeczy gdzieś zapowiadanych, nawet tutaj w studio, w tym tutaj u państwa i dla słuchaczy, który tutaj wcześniej, nie wiem, rok, dwa lata temu mówiłem, już się zadziało i są to na przykład
przykład boisko i kompleks sportowy, który został wykonany w Zawodziu i w tej chwili już nieoficjalnie, no może oficjalnie, ale już treningi i mecze sparingowe Gromu Poczesna odbywają się na tym terenie. Czy trawa się ukorzeniła znaczy. Tak, bo musiało to troszeczkę, to wiadomo, no, różnych rodzaju rzeczy związanych z edukacją nie przyspieszymy, chociaż można tam nawozami i to wszystkośmy pielęgnowali i robili, a uroczyste otwarcie tego terenu nastąpi w niedzielę 10 września, gdzie również Państwa zapraszam. Gospodarzem tego obiektu będzie klub sportowy Grom Poczesna, Grom Poczesna rozwija się, posiada sekcje sportowe w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych. Wiadomo, że na takim boisku można ćwiczyć, grać, trenować w grupach zorganizowanych, bo na tym to polega. A my też musimy w okresie takim wieczornym, nocnym to boisko zabezpieczać, bo wiadomo, że taka trawa piękna, zielona, to jest pokusa dla różnego rodzaju zwierząt, dla dzików. No właśnie, to jest problem, ale musimy przed tym też chronić. A czy ta inwestycja już jest zakończona, panie wójcie, jeśli chodzi o boisko dla Gromu Poczesna, czy ten jeszcze etap, będziemy tam ten etap jest dokładać? Zakończony, bo w tej chwili praktycznie to, bo jest piękna murawa, ona jest nawadniana sztucznie, jeżeli tego warunki atmosferyczne potrzebują. Są szatnie przygotowane, jest przygotowane również miejsca dla kibiców i jeżeli, oczywiście to nie wszystkośmy powiedzieli, bo to jest teren, który można pięknie rozwijać. To wokół, to jest wszystko własność gminy Poczesna, te tereny przyległe. I to jest pierwszy etap, tam jeszcze w przyszłości niedalekiej, bo tak uważam, powstanie budynek kubaturowy również dla potrzeb klubu sportowego i dla potrzeb jakby zabezpieczenia no, innych atrakcji na tym terenie, bo to może służyć i dla imprez sportowych, mecze, piłki nożnej. Ale rekreacyjne też, rekreacyjne tak. Również, przecież to jest piękny teren, żeby do zorganizowania nawet takiego występu zespołu Czerwonych Gitar, czy jakiegoś innego zespołu, tam można pięknie to zorganizować. No właśnie, na razie Czerwone Gitary wystąpią w Poczesnej 19. Urokliwy teren, zapraszam, sierpnia. Bo to jest położony tak na skraju lasu, na pewno można pospacerować również i również na sportowo pokibicować naszym drużynom. Tak jest. Zapraszamy oczywiście do gminy Poczesna. 19 dzień sierpnia o godzinie 15 rozpoczynamy dożynki gminne. O 19 koncert Gwiazdy Wieczoru, czyli zespołu Czerwone Gitary, ale po drodze jeszcze dużo atrakcji. Będzie zespół Wrzosowianie, będzie zespół Koła Gospodyń Wiejskich. No i oczywiście będą stoiska naszych kół gospodyń wiejskich, gdzie będzie można skosztować, popróbować wiele produktów takich regionalnych, które przygotowują nasze panie. Także naprawdę zapraszam serdecznie. Zapraszamy oczywiście w imieniu wójta gminy Poczesna, pana Krzysztofa Ujmy i przewodniczącej Rady Gminy Poczesna, pani Iwona Choła zaprasza również na dożynki, a pan wójt dzisiaj był naszym gościem, Krzysztof Ujma, wójt gminy Poczesna. Dziękuję panie wójcie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.